Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem Tatra, jasne, pełne, 5,6% alkoholu. O, tu są kody. Tu jest kod L. L like Leżajsk. Dobrze, czyli jedno z ostatnich piw wyprodukowano w browarze Leżajsk, który został przeznaczony do likwidacji. Jeszcze nie wiadomo, jak długo będzie to trwało. Niemniej jednak mamy okazję do spróbowania piwa z Leżajska. Chociaż jest to Tatra, nie Leżajsk Full. Najpopularniejsze piwo chyba. Piwo jasne pasteryzowane, 5,6 objętości. Składniki woda, słód jęczmienny, syrop glukozowy, kukurydza, ekstrakt z chmielu. No cudo. Tradycyjny Korpo Lager. Szczerze mówiąc, barwa jest ładna, idąca w jasne złoto, klarowny, piana, koszmar zdechła. Znaczy przy nalewaniu, oczywiście z góry dosyć mocno, ona się tworzy dosyć duża. Natomiast szybko się rozpada, robią się paskudne bąble, wygląda to nieciekawie. W tej chwili jest to dużo ciekawsze, ponieważ całkiem zdechła. Zostały jakieś tutaj tylko fafrocle na szklance. Jest dużo lepiej. Zresztą zobaczycie na koniec, przy nalewaniu piana się tworzy niesamowita, a później szybko opada. No nie jest zbyt dobrym znakiem. Dobrze, przejdźmy do piwa samego w sobie. Aromat lekko słodowy, lekkie nuty cytrusowe, ale naprawdę lekkie. Może nawet jakiś zest z cytryny, ale wiecie, no to jest ledwo wyczuwalne. Dobrze, no przejdźmy do smaku. Dosyć taki klarowny, czysty lagerowy profil. Zero goryczki praktycznie, chociaż może coś tam. Może coś tam. Na bardzo niskim poziomie, jakieś ziołowe nutki, ale naprawdę malutko. Jest raczej wytrawne, łatwo pijalne. Ten syrop glukozowy i kukurydza dają takie lekkie nutki kukurydziane właśnie, ale nie ma tego dużo. Tu jestem zaskoczony na plus, bo jest wytrawnie, czysto. No oczywiście jest leciutko kukurydza, ale naprawdę niedużo. Wiecie co? Jest ok. Gdyby nie ta piana, to naprawdę by było fajnie. Piwo to ma potencjał na bycie sesyjnym, jeżeli ktoś ma trochę mocniejszą głowę. Ładnie się pije, gasi pragnienie. No i oczywiście przez to, że jest w nim mało smaku, nie zaprząta głowy i jest fajne do oglądania meczy, do siedzenia w pubie, gadania bez potrzeby myślenia o piwie. I tutaj jest naprawdę fajnie. Oczywiście to jest Korpo Lager. No i nie ma co za dużo opowiadać, więc skończmy na tym. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak w miarę podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, no przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Wasze zdrowie.